Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania ostatniego już premierowego w tym tygodniu wydania Kuriera Ostrowieckiego. W kinie Etiuda odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Na listach znaleźli się dotychczasowi radni, ale jest też dużo nowych twarzy, choć są to osoby powszechnie znane ze swojej działalności zawodowej lub społecznej. W iście amerykańskim stylu, z balonikami w barwach miasta, z wirtualnymi, a potem już realnymi prezentacjami kandydatów przebiegała konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego, którego liderem jest obecny prezydent Ostrowca. O sile tego komitetu ma przekonywać nie tylko taka oprawa, ale przede wszystkim skład oraz liczba kandydatów. Wystawiamy pełne listy we wszystkich okręgach do szczeblu samorządu miasta, więc na 4 okręgach w mieście mamy pełne listy kandydatów na radnych Rady Miasta i mamy pełne listy na kandydatów do Rady Powiatu w 2 okręgach miejskich i w okręgu Bałtów, Ćmielów, Bodzechów i w okręgu Waśniów, Kunów, gdzie też pełna lista. Ze wsparciem, bo tu chcę podziękować i podkreślić współpracę z wójtami, bo wójt Jerzy Murzyn, wójt Andrzej Jabłoński, wójt Krzysztof Gajewski, osoby, które są szanowane w swoich środowiskach, które tutaj wspólnie z nami startują, abyśmy mogli ten nasz region w najbliższym okresie 5 lat budować. Tym, co ma przyciągnąć wyborców do zagłosowania właśnie na tych kandydatów, mają być przede wszystkim sukcesy kończącej się kadencji. Myślę, że nasze społeczeństwo i nasi mieszkańcy nie chcą słuchać obietnic, nie chcą słuchać, co się dla nich zrobi, tylko chcą widzieć fakty, chcą widzieć rzeczy, które zostały faktycznie dokonane. I myślę, że nasza praca broni się sama, że to, co zrobione zostało w Ostrowcu Świętokrzyskim, znajdzie uznanie w oczach naszych mieszkańców, naszego społeczeństwa i że w najbliższych wyborach 21 października to będzie potwierdzone. Ale lider tego komitetu, Jarosław Górczyński, dodaje, że kandydujący z jego listy mają jeszcze wiele do zaoferowania. Miasto rzecz wspólna, miasto to inwestycje, to innowacyjna szkoła, to aktywna młodzież, to polityka senioralna, to nowoczesna komunikacja, ścieżki rowerowe. To wspólne działania nie tylko dla miasta, ale i dla regionu, dla powiatu. I to jest to, na czym nam zależy, a chcę podkreślić, że najbliższa perspektywa to perspektywa 5 lat. Oczywiście, poza kandydatami do samorządu, konwencja była też okazją do promowania ubiegającego się o reelekcję prezydenta miasta. Przypomniano więc ostatnie sukcesy w plebiscycie popularności. Zaproszę na scenę pana prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który w plebiscycie Echa Dnia Mała Ojczyzna, Duża Sprawa wygrał. Nie mógłby osobiście odebrać nagrody w postaci statuetki i tego czegoś, ale odbierze to teraz. Pani przewodnicząca, śmiało wręczyć, pogratulować, ucałować, no niech się dzieje. Państwa. Piszę tutaj. Najlepszy prezydent województwa świętokrzyskiego. Mając jedynie 2 kontrkandydatów, prezydent Ostrowca nie ukrywa, że rozstrzygnięcie już w pierwszej turze głosowania pozwoli mu na umocnienie dotychczasowej pozycji. Silny mandat w pierwszej turze na pewno pozwoli na skuteczniejsze i odważniejsze działania i myślę, że to by było coś, co by było takim podsumowaniem. Obecnie w Radzie Miasta Komitet Wyborczy Jarosława Górczyńskiego od początku kadencji ma bezwzględną większość. Natomiast w Radzie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się w opozycji. Po wielu latach ulica Samsonowicza doczekała się remontu i położenia nowej nawierzchni. W związku z przebudową ulicy Bałtowskiej dokonano zmiany układu komunikacyjnego w tej części miasta. Kierowcy będą musieli uważać na nowe znaki, zwłaszcza te ustawione na styku z ulicą 11 listopada. Nowa organizacja ruchu będzie już obowiązywała na stałe. Od 27 września mamy zmienioną organizację ruchu na skrzyżowaniu ulicy 11 listopada z ulicą Samsonowicza. Tutaj apel od nas dla wszystkich kierujących, a szczególnie naszych ostrowieckich hutników, którzy poruszają się do miejsca pracy,
aby nie jeździli na pamięć. Już wczoraj przy tej zmianie organizacji ruchu dostrzegliśmy taką sytuację, w której kierujący nie patrzą na znaki, nie patrzą na znaki pionowe ani poziome, wręcz przejeżdżają to skrzyżowanie wedle starej organizacji ruchu, a więc apel od nas, aby kierowcy zwracali uwagę, jest to bardzo dobrze oznakowane skrzyżowanie na obecną chwilę, są znaki poprzedzające, jest uwaga, zmiana organizacji ruchu, a więc każdy kierujący na pewno dostrzega tą zmianę. Uległa zmianie organizacja ulicy Samsonowicza, mamy wydzielony skręt w lewo, a więc w ulicę 11 listopada. Ta ulica jest od dnia wczorajszego z pierwszeństwem przejazdu, natomiast na ulicy 11 listopada wydzielono skręt w lewo, jak i w prawo. Ustawiono tam znaki A7, a więc ustąp pierwszeństwa przejazdu, znaki pionowe i poziome. W tym roku przypada jubileusz 20-lecia utworzenia nowej struktury administracyjnej Polski, powiatu. Z tej okazji starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wystąpił z propozycją zakopania kapsuły czasu. Jej zawartość mają wypełnić rówieśnicy powiatu. Jako samorząd powiatowy ostrowiecki chcieliśmy uczcić tą 20. rocznicę powstania i mamy taki pomysł, żeby zrobić kapsułę czasu, w którą będzie wkomponowane wiele rzeczy. Chcemy, żeby 20-latkowie uczestniczyli, czyli rówieśnicy powiatów, uczestniczyli w konstruowaniu pisma, które będzie zamknięte w tej kapsule. Za pośrednictwem mediów właśnie chcieliśmy prosić, żeby państwo, którzy są rówieśnikami powiatów, czyli młodzi ludzie urodzeni w 1998 roku, zgłaszali się do nas z pomysłami. Takie zgłoszenia już mamy, ale im więcej tych pomysłów, tym lepiej. Chcemy, żeby po prostu za jakiś czas ktoś, odkopując tą kapsułę, zobaczył, jak działaliśmy, ile rzeczy dało się zrobić, bo przez te 20 lat w powiecie naprawdę udało się zrobić bardzo dużo rzeczy. Ja często mam okazję rozmawiać z panem Ryszardem Proksą, który był wicestarostą w pierwszej kadencji i on mówi, że to całkiem inna rzeczywistość teraz, że oni borykali się z innymi problemami, bo problemy przy tworzeniu powiatów, czyli jak tworzymy coś od początku, były zupełnie inne niż teraz, kiedy te powiaty istnieją już 20 lat. Chcemy, żeby ci 20-latkowie napisali o swoich wrażeniach, o swoim spojrzeniu nie tylko na samorząd, co przez te 20 lat się zmieniło. Ale chcielibyśmy, żeby w ogóle mieszkańcy Ostrowca pomogli nam w zredagowaniu takiego pisma, które będzie zamknięte w tej kapsule czasu. Chcemy również, żeby w tej kapsule znalazły się rzeczy wartościowe, rzeczy, które mieszkańcy naszego powiatu uważają, że powinny się tam znaleźć, czyli zdjęcia na przykład ważnych uroczystości, ale nie tylko. Zdjęcia normalnych ludzi, pamiątki po tym, co było przez te 20 lat. Chcemy, żeby to była taka dla potomnych, żeby to była taka kompleksowa wiedza o powiecie w ciągu tych 20 lat, ale również i o Polsce, jak wiele się zmieniało. Kapsuła czasu ma zostać zakopana przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 imienia Stanisława Staszica 11 października. Tam zostanie także posadzony symboliczny pamiątkowy dąb. Swoje pomysły dotyczące zawartości kapsuły czasu można zgłaszać do starostwa powiatowego. Młodzi sportowcy czerpią przykłady z byłych mistrzów. Są one dla nich inspiracją, ale także wskazówką, jak dochodzi się do sukcesów. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Rad Młodzieży udzielał wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i uczestnik dwóch olimpiad, a obecnie trener pływania Marcin Maliński. W ramach cyklicznych spotkań z wybitnymi postaciami sportu w Szkole Mistrzostwa Sportowego gościł Marcin Maliński. To jeden z najwybitniejszych pływaków polskich stylu zmiennego, zwycięzca Pucharu Świata w tym stylu w 1995 roku, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny rekordzista Polski oraz olimpijczyk z Barcelony i Atlanty.
Myślę, że bardziej chciałbym opowiedzieć im o marzeniach, które są bardzo ważne, bo sam sport w sobie jest wspaniałą rzeczą, niemniej jednak uprawianie sportu bez marzeń jest czymś nieadekwatnym, więc jeśli pielęgnujemy marzenia, jest nam łatwiej osiągać sukcesy w przyszłości, co za tym później idzie, jest troszeczkę łatwiej nam w dorosłym życiu planować i marzyć dalej, żeby się rozwijać. Marcin Maliński to postać charyzmatyczna i niezwykle ciekawa. Swoimi metodami oraz niekonwencjonalnym podejściem zachęca młodzież do trenowania oraz walki o swoje marzenia. Ja dążyłem do tego, żeby być sławnym, żeby zrealizować samego siebie, żeby nie kopiować nikogo, żeby być samym sobą i odnosić sukcesy. Teraz jako trener chciałbym pokazać drogę młodym zawodnikom, swoim podopiecznym, że można osiągnąć sukces, jeśli się tego bardzo chce i się zaangażuje. Marcin Maliński ma na koncie wiele sukcesów sportowych, ale najważniejszy był dla niego udział w olimpiadzie. No oczywiście pierwszy występ na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest rzecz niezapomniana, bo są pierwsze w Barcelonie w 1992 roku i no to zostaje do końca moich dni. To jest przeżycie niesamowite, bo udało się zrealizować cel i marzenie, którym było występ na Igrzyskach Olimpijskich. Stawał Pan na podium Mistrzostw Europy. Czy stawanie na podium podaje tą chęć, tą czy trud? Gdy udaje się stanąć na tym podium, to człowiek tak prawdę powiedziawszy nie pamięta, ile godzin musiał spędzić na treningach, jak ciężko było, jakie wyrzeczenia musiał poświęcić, bo zrealizował swój cel, stanął na podium, usłyszał hymn, został zawieszony mu medal, więc to jest ta chwila euforii, na którą pracuje każdy zawodnik. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wzięli udział w tradycyjnym turnieju tenisa stołowego o puchar dyrektora PCPR-u. To był już 18. turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem i prowadzone przez niego warsztaty terapii zajęciowej, które od wakacji mieszczą się w osiedlu Pułanki. No i są to rozgrywki, które są okazją do przede wszystkim dobrej zabawy, ale też jak się uda komuś wygrać i osiągnąć satysfakcję, że dobrze wykonał zadanie, to uczestnicy warsztatów bardzo się cieszą. Jest to na pewno coś, co sprzyja ich rozwojowi, poczuciu własnej wartości, wzrostowi tego poczucia własnej wartości. O tym, że turniej cieszy się dużą popularnością, świadczy chociażby ilość drużyn przyjeżdżających na rozgrywki od lat, także z innych ośrodków. Uczestnicy naszego warsztatu terapii zajęciowej, 55 osób, bierze udział w tej imprezie. Poza tym mamy zaproszonych gości. Każdy warsztat wystawia swoją drużynę i to są, zaprosiliśmy w tym roku warsztat terapii zajęciowej z Opatowa, z Sienna, z Kałkowa Godowa, ze Starachowic. No, nasz zaprzyjaźniony warsztat terapii z ulicy Żabiej, działający przy Stowarzyszeniu Szansa. No i gospodarze, czyli my, warsztat terapii zajęciowej, obecnie już z osiedla Pułanki 10. Działający przy Stowarzyszeniu Razem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. Choć w tych rozgrywkach biorą udział osoby niepełnosprawne, to zarówno zasady, jak i emocje są takie jak na zawodach profesjonalistów. Ja myślę, że zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają grać, traktują to bardzo poważnie. Nawet mieliśmy przed chwilką takie zachowanie, jak to obrazujące, jak wiele emocji jest w czasie tej gry. I oni zawsze, stając nawet z bardzo dobrym zawodnikiem naprzeciwko, mają na myśli, że wygrają. Ale niepełnosprawność czasami właśnie uniemożliwia takie myślenie jak zupełnie zdrowych ludzi, więc my, opiekunowie, traktujemy to jako dobrą formę zabawy. Oni też rozumieją, że nie najważniejsze jest to, żeby wygrywać. Dla nich ważny jest sam udział. To jest chyba najważniejsze i dlatego przyjeżdżamy tutaj co roku i się bardzo cieszymy z corocznych zaproszeń. Zajęcia sportowe dla podopiecznych tego typu ośrodków to nie tylko forma terapii czy socjalizacji. Na pewno jest wspaniałą formą rehabilitacji, terapii, okazją do spotkań z innymi osobami niepełnosprawnymi, a także z
no, wyjściem ze swojego środowiska, tutaj jesteśmy akurat w szkole, to jest już dla nas no, nowe miejsce jakby. I okazją do dobrej zabawy. I choć jak dla każdego sportowca liczy się zwycięstwo lub poprawienie wyniku, to tego rodzaju spotkania to także rekreacja. Ja myślę, że to jest nie najważniejsze tutaj, żeby wygrywać. Najważniejsza jest cudowna zabawa i atmosfera tutaj, która towarzyszy zawodnikom. Myślę, że wzajemny szacunek i sportowa postawa to jest najważniejsze, a miejsca to już na drugoplanowym miejscu się znajdują. Turniej tenisa stołowego to jedna z wielu imprez sportowych, w jakich biorą udział podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, udanego weekendu. A my widzimy się w poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia.